Moi drodzy, jest taka już tradycja w gminie Kalinów podczas święta miasta, że przyznajemy nagrody zasłużonych dla miasta i gminy Kalinów. Są to wyjątkowe momenty, zwłaszcza dla tych osób odznaczonych. I tak też jest i tym razem. Rada Miejska w Kalinowie przyznała dwa wyróżnienia. A o odczytanie laudacji za pierwsze wyróżnienie poprosiłbym radnego Adama Rudnickiego. Zapraszam. Na podstawie regulaminu nadania honorowych wyróżnień burmistrz Kalinowa, pan Adam Ciszkowski, złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalinowie, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia zasłużony dla gminy Kalinów, dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kalinowie. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kalinowie utworzona została przez przedstawicieli 16 kółek rolniczych na walnym zgromadzeniu członków założycieli w dniu 23 września 1975 roku. Pierwotnie organizowanie kółek rolniczych miało na celu naukę lepszego gospodarowania, jak i wspierania się w potrzebie, i właśnie dla wsparcia rolników powstała spółdzielnia w Kalinowie. Wielkość upraw rolnych, jakie zajmowały tereny Kalinowa, które to spółdzielnia obsługiwała, czyniły ją największym przedsiębiorstwem w okolicy. Były to lata prężnej i efektywnej pracy. Obecnie spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechanizacji rolnictwa. Są to usługi rolnicze, głównie koszenie, żniwa, kultywacja, orka, również usługi komunalne oraz usługi odświeżania dróg i ulic, a także wynajem obiektów. Odbiorcami oferowanych usług są rolnicy, klienci indywidualni oraz Urząd Miasta Kalinów, dla którego SKL jest poważnym usługodawcą już od wielu lat. Na rzecz miasta Kalinowa SKL wykonuje koszenie poboczy, równanie i utwardzanie dróg, remont mostów, modernizację i udrażnianie przepustów. Bez wątpienia spółdzielnia przyczyniła się do rozwoju gminy poprzez nieustanną pomoc jej mieszkańcom, wzmacnianie wiedzy rolniczej, jak i bezpośrednia pomoc gminie w jej planach rozwoju. W związku z pozytywną opinią kapituły wyróżnień Rada Miejska w Kalinowie w dniu 28 kwietnia bieżącego roku podczas 21 sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego wyróżnienia zasłużone dla gminy Kalinów spółdzielni kółek rolniczych. W imieniu spółdzielni kółek rolniczych nagrodę odbierze prezes pan Edward Frączyk. Panie prezesie, zapraszamy na środek. Podziękowanie za te wszystkie lata. Gratulujemy. Tak, serdecznie gratulujemy. Gratulacje. Naszych najpiękniejszych państw kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie. Do mikrofonu. I po prostu nie tylko moja zasługa, tu jest przede wszystkim załogi była zasługa, a nie tylko moja. Bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Brawa dla pana Edwarda Frączyka, prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. O odczytanie laudacji za kolejne wyróżnienie poproszę radnego Krzysztofa Mościckiego, druha ochotniczej straży, druha sekretarza ochotniczej straży pożarnej w Okuniewie. Na podstawie regulaminu nadawania honorowych wyróżnień ochotnicza straż pożarna w Okuniewie złożyła do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalinowie
wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia zasłużony dla gminy Kalinów panu Marianowi Murawskiemu. Pan Marian Murawski od 1945 roku jest rodzinnie i zawodowo związany z Okuniewem, a obecnie także z gminą Kalinów. Od wielu lat jest on uznanym mecenasem kultury w gminie Kalinów. Niezliczona pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych do współpracy z Gminnym Centrum Kultury przekłada się na wiele osiągnięć. Wspieranie inicjatywy na rzecz kultury, sportu i rekreacji w latach 2004-2016 to m.in. Święto Miasta i Gminy Kalinów, Wielki Rycerza Okunia, Przekwiada, Odskut Parafialny Świętego Rocha, spotkanie kół seniorów plus minus 50 w Domu Kultury oraz pomoc jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalinów. Od 1970 roku jest on również druhem należącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie. Ponadto pan Marian Murawski wspiera organizację koncertów i wielu imprez dla mieszkańców oraz fundatorem nagród dla dzieci i młodzieży z okazji licznych konkursów i wydarzeń artystycznych na terenie gminy Kalinów. Istotna jest również jego wieloletnia aktywna działalna gospodarcza w firmie Merkor, przynosząca znaczący wkład do budżetu gminy Kalinów. Jako wielki filantrop i uznany w środowisku mecenas kultury i sponsor, pan Marian Murawski bezinteresownie wspiera od wielu lat działania przekraczające zakres zwykłych obowiązków obywatela, wnosząc istotny wkład w rozwój gospodarczy i kulturowy gminy Kalinów oraz powiatu miejskiego. W związku z pozytywną opinią kapituły wyróżnień Rada Miejska w Kalinowie w dniu 28 kwietnia bieżącego roku podczas 21 sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego wyróżnienia zasłużony dla gminy Kalinów panu Marianowi Murawskiemu. Gratulacje. Gratulacje i podziękowania za wsparcie dla kultury w gminie Kalinowie. Serdecznie dziękuję. Postaram się być jeszcze lepiej. Postaram się. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawa. Brawa dla pana Mariana. Moi drodzy, koncert już za chwilkę, ale jeszcze gratulacje chciał złożyć pan poseł na Sejm RP, pan Daniel Milewski. Bardzo proszę. Serdecznie gratuluję, czołem Duma Kościelna, czołem Kalinów, drodzy nagrodzeni, taka codzienna praca w lokalnej społeczności szczególnie cieszy, kiedy jest się doceniony, kiedy ze strony władz idzie ten impuls, też za innym, że tymi wymiarnymi etatami jest też to docenienie. Trochę czuję się chyba dzisiaj taki nastolatek, który uciekł z domu, bo zostałem na biblioteku, ale zawsze będę święcił gminę Kalinów. Odkąd tą swoją samorządową przygodę zaczynałem. Dziękuję burmistrzowi Adamowi Krzyskiemu za to, że co roku właśnie to teraz w innym miejscu, ale ta imprezy się odbywa. Jest to jedna z moim zdaniem lepiej zorganizowanych roku powiatu. I drodzy Państwo, proszę o wielkie brawa dla burmistrza, za kawał dobrej roboty. Dziękuję, panie pośle. Jeszcze o zabranie głosu prosił starosta miejski, pan Jan Antoni Tarczyński. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kalinów. Szanowni Państwo, w tym uroczystym dniu bardzo proszę przyjmijcie serdeczne gratulacje i życzenia. Gratulacje tego wszystkiego, co przez ubiegły rok i dużo, dużo wcześniej zadziało się i działo się tutaj na terenie miasta i gminy Kalinów. A życzenia, aby w dalszym ciągu, w przyszłości tej niedalekiej i tej trochę dalszej następował tak piękny rozwój właśnie miasta i gminy Kalinów. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim dobrego świętowania, takiego podwójnego świętowania, bo przecież dzisiaj wasze święto, święto miasta i gminy Kalinów zbiega się z pięknym świętem polskiej flagi. Dzisiaj były rozdawane tutaj flagi. Mam nadzieję, że właściwie je wykorzystacie. I to podwójne święto niech sprawia nam radość, niech dostarcza nam wspaniałych przeżyć
Tego wszystkim bardzo gorąco i serdecznie życzę, a jednocześnie dziękuję władzom miasta i gminy Chalinów, radnym Rady Powiatu Mińskiego, radnym Rady Miejskiej za współpracę, za wspieranie moich działań, działań Zarządu Powiatu Mińskiego. Myślę, że z tego wychodzą same dobre rzeczy i tak będzie również w przyszłości. Gratuluję osiągnięć, gratuluję święta i życzę wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ja chciałbym na koniec jeszcze podziękować sponsorom dzisiejszego koncertu głównego w firmie Apik, dzięki której tutaj na scenie za chwilę zagra znakomity zespół. Muszę Państwu powiedzieć, że odkąd zostałem burmistrzem, jedno z moich marzeń było takie, żeby Happy Set zagrał na scenie w Chalinowie. Udało się dzisiaj to marzenie spełnić nie tylko dlatego, że lubię tą muzykę, ale także dlatego, że perkusistą w zespole Happy Set jest mieszkaniec naszej gminy, Jarek Dubiński, którego serdecznie pozdrawiam i którego za chwilę na scenie zobaczycie. Moim gościom wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i oddaję głos prowadzącemu. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo.